zmrożonej aktywności Słońca. Jak twierdzą naukowcy, takie naturalne spektakle mogą pojawiać się w Polsce coraz częściej. I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do tematu festiwalu polonijnego Losy Polaków, który zakończył się w ten weekend w Warszawie. Gościem Polonii 24 jest Ryszard Łączyński, dyrektor tego ważnego dla Polaków za granicą wydarzenia. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. To już 18. edycja festiwalu, który w ten sposób, można powiedzieć, wchodzi w dorosłość. To przypomnijmy, jaka jest główna idea towarzysząca temu wydarzeniu? Jest to festiwal polonijny i odnosi się do Polonii na dwa sposoby. Raz zbieramy oczywiście, przyjmujemy zgłoszenia filmów produkowanych przez Polaków mieszkających za granicą na całym świecie, od Australii po końce Ameryk obu, ale także filmy polskie, te produkowane w Polsce, które opowiadają o Polakach mieszkających za granicą i o innych krajach, a także inne filmy historyczne, patriotyczne, które prezentujemy na naszych projekcjach. Głównie do tej pory w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale właśnie zamierzamy te kierunki, zwiększać ilość tych kierunków. I takim miejscem, gdzie pokazywane są te wszystkie produkcje z całego świata, jest właśnie festiwal. Jakie w tym roku było zainteresowanie festiwalem? Ilu twórców zgłosiło się ze swoimi projektami? Z jakich krajów? Jak byśmy podsumowali? Tradycyjnie organizujemy nasz festiwal w okolicach Święta Niepodległości. Najczęściej jest to kilka dni lub przed lub po. W tym roku wypadło to dokładnie tydzień przed, więc ostatnią sobotę. Na festiwal zgłoszono w tym roku 136 filmów. To nie był rekord, ale można powiedzieć, że kilka lat temu przyjmowaliśmy około 80, więc to jest wyraźny postęp. To są filmy, programy telewizyjne, radiowe, są to programy, filmy amatorskie i bardzo profesjonalne. I są to filmy z całego świata. W tym roku doliczyliśmy się ponad 30 krajów, o których opowiadały te zgłoszone filmy i programy. Mamy bardzo dużo kategorii, ponieważ oprócz Grand Prix rozdajemy nagrody także w 9 kategoriach tematycznych, takich jak filmy fabularne, dokumentalne, programy telewizyjne, radiowe i tak dalej. W tym roku po raz pierwszy byliśmy zmuszeni, z czego byliśmy oczywiście bardzo szczęśliwi, stworzyć nową kategorię filmy młodych ludzi i o młodych ludziach. To bardzo ważna kategoria. A jak podsumowałby Pan tegoroczną edycję, jeśli chodzi o tematykę? Czy częściej twórcy czerpali z historii, czy z współczesności? Tutaj to jak zwykle jest podzielone. Mieliśmy filmy i o powstaniu styczniowym, ale także o historii najnowszej. Festiwal wygrał bardzo piękny film i bardzo też się cieszymy, że mogliśmy nagrodzić po raz pierwszy chyba od kilku lat film polonijny, zrobiony w Teksasie, o kowbojach, o tych prawdziwych wartościach, o tych ludziach ciężkiej pracy, o tych wartościach, o tym, że ciężka praca daje satysfakcję w życiu, o tym, że o wolność trzeba walczyć każdego dnia. To naprawdę piękny, piękny, wzruszający film. Jurorzy oceniają profesjonalne i amatorskie dzieła multimedialne. To zapewne nie był łatwy wybór w tym roku. A jakie kryteria są przyjmowane przez jury? To tutaj ja oczywiście jako dyrektor festiwalu nie uczestniczę w pracach jury, ponieważ jakby dążę do... Zajmuję się zbieraniem, przyjmowaniem, a także sprawami organizacyjnymi, ale mogę powiedzieć, że w tym roku dość
Gładko chyba przeszły obrady jury, nie było wielkich dyskusji. Ale czasem trudno porównywać różne historie filmowe, historie Polaków, różne kraje. Też, jak sam pan powiedział, różne produkcje, tak? Czasem polonijne, czasem bardzo profesjonalne, realizowane tutaj przez polskich producentów. Jak sobie z tym radzicie? Stąd taki sprytny chyba podział na tak dużą ilość kategorii, prawda? Że możemy je umieszczać w różnych kategoriach. Z drugiej strony też każda kategoria to co najmniej 3 nagrody, a czasem nawet 5, ponieważ oprócz pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca też stosowaliśmy wyróżnienia, także w sumie tych nagrodzonych było no, prawie 40 twórców, więc myślę, że gros z nich było usatysfakcjonowane. Jestem o tym przekonana. 18 lat to całkiem sporo, jak powiedzieliśmy na samym początku. Festiwal przez ten czas rozwijał się, zmieniał. W jakim kierunku teraz chcecie podążać? Czego z okazji tej osiemnastki życzyć Wam, organizatorom? W 2017 roku rozpoczęliśmy nasze podróże do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Oczywiście COVID przerwał te nasze możliwości na 3 lata, ale w tym roku nadrabiamy i już drugi raz, po raz drugi z tymi filmami będziemy wyruszali już w przyszłym tygodniu do Chicago i na Florydę. To nowy dla nas kierunek. Dotychczas to było Toronto, to była też Kalifornia, gdzie prezentowaliśmy nasze filmy, a nawet w maju zawędrowaliśmy do Las Vegas. Także tam staramy się nawiązywać współpracę. Bardzo cennym dla nas i bardzo wdzięczną widownią są te niedzielne szkoły polskie, gdzie udaje nam się spotkać z młodzieżą, której... Z okazji właśnie tej osiemnastki życzymy zatem Państwu jak najwięcej tych wspaniałych podróży i tych niepowtarzalnych spotkań z Polakami za granicą. Pięknie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję też Państwu za uwagę dziś w Polonii 24, bowiem to już wszystko, ale zapraszam już teraz na nasze jutrzejsze spotkanie. Widzimy się o tej samej porze. Do